Pamiętajcie, że nie wolno się, że kompotem dzielimy się tylko z osobą najważniejszą w naszym życiu. Z ludźmi najważniejszymi w naszym życiu. Kompot to jest, kurde, najlepszy napój, jaki powstał. Przyszedłem po podatki dla Anoga. Co? Nigdy wcześniej nie płaciłem podatków. Cóż, dobrze, masz. Ten Anton to jest taka paruwa. Jeszcze się przyznał, kurde, poborcy podatkowemu, że nigdy jeszcze nie płacił podatków. Dobra. Co za paran. Meryl oddał, Dylan oddał, Anton oddał, tu jest jeszcze Cornelius. Gdzieś, tu. Boris był chyba w Geldern. Przyszedłem po podatki dla Anoga. Witaj! Wyglądasz znajomo. To ode mnie dostałeś pokrzywy. Naprawdę? O bogowie! Udało ci się nieźle wyrosnąć. Och cóż, miłego dnia. Oto nagroda. On tu ćpa. Dobrze, ruszam zatem. On tu ćpa. Na pewno. A czemu nie mam, kurde, tej... O, szalone bizony. To dla Borisa było, no wiedziałem, dobra. Jest okej. Okay. Już takiego natłoku tych zadań tutaj nie ma. W tym. Więc jestem w stanie mniej więcej ogarnąć niektóre rzeczy. To dla Boris. Muszę za leczenie ogarnąć jakieś... Udało ci się je upolować? Może idzie ci pomału, bo nie znasz tego fachu. Moje pierwsze polowanie trwało bardzo długo, tak samo jak polowania mojego ojca i mojej matki. Niedługo wrócę. Przyszedłem po podatki dla Anoga. O, przypomniało mi się, że mój ojciec kiedyś zbierał podatki. Zbierał je od... Po prostu daj mi złoto. Dobrze, dobrze, masz. Ale mu muszą często cisnąć po rodzinie, jak on tak cały czas o nich gada. Nachalnie. Że też na to nie wpadł, nie? Czyli w sumie dwa zadania mam zrobione, spoko. Raz, EDWA. Zaginiony szpieg jest w Trellis, mówicie. Zaraz, pójdziemy. Zniszczę obóz orków znajdujący się najbliżej Geldern. Okej, okay. To ja sobie może kimnę. Żeby się wyleczyć. Gdyby to było takie... Oczywiście tu łóżek nie ma. Tylko przestań się obijać. I co, jak wam się podoba? Ci, którzy nie widzieli, jak wam się podoba Zmierzch Bogów? Są tacy, którzy nie znają? Na czacie jeszcze? Tak jak ja. Jasne, mi się wszystko nie obchodzi. Ja bym powiem wam tak, byłby... Tak z 50% przyjemniejszy, gdyby się, kurde, dało, gdyby miał lepszą optymalizację. Możliwe, że, mówię, następnego streama możliwe, że odpalimy jeszcze na jakichś niższych ustawieniach. Może jakoś to spróbuję wyważyć, na przykład będzie rozdziałka będzie niższa, czy coś takiego, nie wiem. Żeby nie było takich akcji, kurde. To może mu oddam te... Albo nie, tu spróbuję zrobić sobie... miksturę. Zobaczymy, czy mogę. W tej chwili nie mogę niczego stworzyć. Nie mam formu. Okej. Podoba ci się intro? Fajnie zrobiłem, nie? Takie ciekawsze trochę. Bo tak jak, kurde, czekacie na streamka sobie, jak ktoś wejdzie na przykład i widzi tylko ten napis. Krwawy Joe zmieniający się z logiem gry, no spoko, nie? Ale jak jeszcze jakieś, jeszcze coś więcej jest, to tak, kurde, można sobie przyjemniej poczekać trochę, nie? Muzyka leci w tle, a ty poznajesz klimat gry, która będzie zaraz. Nowy kawałek Killswitch Engage, co? Co to jest? A tam. Y...
Dobra, to co, do Trellis, nie? Czyli do Trellis, to tamtędy. Ciekawe, gdzie ten obóz orków jeszcze. Bo to gdzieś może po drodze będzie. Właściwie to nie wiem, czy to będzie po drodze do Trellis właśnie. Czy to nie będzie inna brama. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. No w sumie masz rację, następnym razem zwrócę uwagę na to, żeby nie było takiego rozbieżności w tych obrazkach. Ale to takie, wiesz, to... Ja to wszystko, co robię w zasadzie, to tam dopieszczam z czasem, nie? Więc to też będzie pewnie coraz lepiej robione jakoś. Chodzi o to, żeby nie było nudno, kiedy czekamy. Jest muzyka, jest sobie co pooglądać. A to nowe Zaraz Wracam, to tak naprawdę stare Zaraz Wracam, które miałem na dysku zewnętrznym. I jak przerzucałem materiały, to zapomniałem przerzucić i musiałem używać zwykłego napisu przez jakiś czas, dopóki nie znalazłem tego Zaraz Wracam na tym, na dysku, nie? I go nie przerzuciłem. Także taka historia jest nowego znaczku Zaraz Wracam. Zajebista, nie? Dobra, Trellis jest gdzieś tam. Ale nie wiem, gdzie ten obóz orków. To są te bizony, ale nie ogarnę ich, nie ma opcji na razie chyba. Mogę spróbować, ale raczej nie dam rady, no jak. Chuj, że mam tarczę. To jest ogólnie misja. Na później chyba. Okej, okay, zbliżamy się do Trellis. Ścierwojady. Jest i goblin. Jak się wszystkie na mnie rzucą te, to nie ma szans. Mi się wydaje. Te bizony. Za szybko mi życie spada. Po prostu. Nawet ścierwojady, kurde, jak się grupą rzucą, to jest... Zobacz, ile życia mi jedzą. Ale się fajnie zbiera to. Nie ogarnąłem sobie leczenia, oczywiście, nie? Kurwa, jebany goblin mnie bije. Laverna by chciała widzieć właśnie to, jak ginę, jak mnie bizony tratują. Kości, kurde, łamią, gnietą. Czy lasy w dodatku lepiej? Nie wiem. Możliwe. Ostatnio jak graliśmy, to był content mod zainstalowany i trochę inaczej to wyglądało wszystko. Panie Zając. Arrivederci. Arrivederci. Nie dać ścierwojadom wytchnienia. Kurwa, bije goblin mnie. Kompotu co chyba i tak nie zrobię za szybko. Niepotrzebnie, kurde, się
Oddalałem. Czekajcie, tutaj było chyba mięso do zebrania. Nie? Mamy problem z leczeniem. Może pójdę kupię gdzieś. 7 koła mam. Może w Trellis. Już się zbliżamy. Trellis jest tam. To jakoś inaczej wygląda chyba, nie? Co to jest, orkowie? To jest ten obóz. Gdzie ja jestem? The fuck? Inaczej jest chyba. Naprawdę myślisz, że... Mogę podejść? Aha, no tak, bo tu... Nie, dobrze, bo tu jeszcze, kurde, się trzymają. Torus z tymi, Torus z orkami. Ale i tak jest chyba inaczej jakoś. Rzeczy nigdy się nie zmieniają. Lepiej zważyć. Właśnie widzę, że Trellis się rozbudowało, no. Faza. Stać! Ani kroku dalej! Spoko. Które problemy same się rozwiązują. Szukamy szpiega. Ale nadal mi się to nie podoba. Teraz rozmawiamy. Gorzej już być nie może. Pewnego dnia wszystko się skończy. Nie masz nic do roboty? Szukam szpiega. Daj mi spokój. A to akurat fajna zmiana, że się rozbudowało tak. Czego chcesz? Ja się kimnę chyba. Fajnie, że coś dodali od siebie, kurde. Chłopaczki z Indii. Nasi. Zajmij się czymś, Mora. Co powiesz na obiciu ci pyska? Potrzebuję ciszy i spokoju. Czego chcesz? Nie masz nic do roboty? Zajmij się swoimi sprawami. Najemnicy wyleszcza. Jak można stać po stronie orków? Idę odpocząć. Z tym, że oprócz tego, że tutaj stoją te domki, to chyba nie widzę, żeby coś się działo. Lepiej sobie idź, zajmij się swoimi sprawami. No i tam jest ta świątynia w sumie. Czego chcesz, Mura? Zajmij się czymś, Mora. Spadaj! Czego chcesz, Mora? Na pewno masz coś lepszego do roboty. Mam w chuj lepszych rzeczy, ale muszę szukać szpiega, stary. Jeszcze jest. Daj mi spokój. Myślę. Dobra, też umiem w edytorze, kurde, wstawić parę budynków i postaci, które będą wszystkie mówiły to samo. Arena? Niech ci... O, tak. Jeśli Mora sprawia kłopoty, to jej przywal. Jeśli Mora sprawia kłopoty, to jej przywal. Jeśli Mora sprawia... Postanowiłem stoczyć pojedynek z jednym z twoich mistrzów. Co? Dostałeś połubiorkową pięścią? Jesteś pewien?
Jestem pewien. Oto zasady obowiązujące na mojej arenie. Oni są silni. Jesteś pewien, że chcesz z nimi walczyć? Jestem tego równie pewien, jak tego, że moja pięść trafi cię w czerep, jeśli wkrótce nie odbędzie się pojedynek. Ach, dobrze. Najpierw zmierzysz się z Harmanem, następnie czeka cię walka z... Bezzy, taki dickhead. Jeśli go pokonasz, będziesz pojedynkować się z Drutem. Koleś, którego nikt nie lubi w szkole. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Jeśli Mora sprawia kłopoty, to jej przywal. I nie zapomnij jej obrabować. Jeśli Mora sprawia kłopoty, to ją zabij. Mora. Starczy, już się z tym tylko zaczyna, ten chłopaczek. Co to za głupi pomysł, żeby wyskakiwać do mnie? Jeśli Mora sprawia kłopoty, to jej przywal. I nie zapomnij jej obrabować. Jeśli Mora sprawia kłopoty... Tam jakiś typek siedzi, może to szpieg. Mory to słabe uszy. Musimy im pokazać, czy jest siła. Jeszcze z tobą nie skończyłem. Masz jeszcze coś do zrobienia. Potrzebuję ciszy i spokoju. Silnego władcy. Jesteśmy ręką. Ty do kogo ty mówisz? Pięścią, która ich bije. Jeśli walczysz z Morą, pozwól... On tłumaczył cały czas temu Harmanowi, jak się, o co chodzi. A on przed chwilą dostał ode mnie wpierdol. Och, dobrze, wygrałeś. Możesz rozpocząć kolejny pojedynek. Tak zrobię. Jeśli Mora sprawia kłopoty, to jej przywal. I nie zapomnij jej obrabować. Teraz możesz pokazać, co jesteś warta, Mora. Au! Fuck. Motherfucker. Mother bitch. Kurde, jakby mi zrobili zlecenie tego dodatku, to bym chyba lepszy zrobił. Nie zapomnij jej obrabować. Tylko jeszcze musieliby mi dać edytor. Jakiś fajny. Mory to słaba. Lewis, kurde, taki silniejszy chyba trochę. Bezzy, nie daj się. Bezzy, wiem, że jesteś, kurde, słaby. Nie mam leczenia. Możesz sobie radzić tak jak jest. Czaisz? Upało. No. Jeśli Mora sprawia kłopoty, to jej przywal. I nie zapomnij jej obrabować. Jeśli Mora sprawia kłopoty... Jelen Gaming, witam. Kiedy gramy w Minecrafta? Nie wiem. Znaczy, nie wiem, kiedy my gramy, nie? Bo ja jeszcze na razie z widzami nie planuję grać w nic. Miałaś szczęście, Mora. A jeżeli chodzi, kiedy ja gram? No to nie wiem. Jak mi się będzie chciało w zasadzie, będzie w ankiecie normalnie. Bo Minecraft jest na liście naszej. A w Simsy? No nie wiem, nie miałem takiej opcji jeszcze. Ale jak będziecie... Lawerna, jak zbierzesz dziewczyny? Lawerna, jak zbierzesz dziewczyny i będziecie tutaj strasznie mocno cisnąć, to wrzucimy na listę do gier do zagrania Simsy i będę grał. Normalnie. Obiecuję. Pod mocnym naciskiem pięknych niewiast nie odmówię. A ten koleś może mnie uczyć, dobra. To kiedy indziej. Ja się teraz kimnę i wrócę tutaj walczyć dalej chyba. Tu jest jeszcze więcej tych bestii. A no faktycznie ktoś się bije gdzieś tam w tle. Macie tu jakiś wyro? Jeszcze więcej tych bestii. Stać ani kroku dalej. Kto tam leży? Okej. Jest opcja do wyboru. Zostaw tego człowieka. Orku jest ważny dla mojej misji. Tu jest jeszcze więcej tych... Ja tylko sobie kimnę, żeby już zdrowie odzyskać i zaraz tu wracam.
No, tylko nie na multikontach. Na multikontach się nie liczy, bo będą bany szły na multikontach, na pewno. Bo multikonta są chore. Poza tym to będzie widać, nie? Bo to muszą być, musi być parę osób naraz, a nie kurde. Co chwilę, co 5 minut wchodzi inna osoba i mówi to samo. Copy paste. Tu jest wyro. Kurde, chciałbym, żeby u mnie padał deszcz i wiało i w ogóle było zimno. Ale jest przez cały dzień napierdala słońce tutaj w tą ścianę. I kurde, pokój jest jak piekarnik. Zresztą widać, że się kurde świeca. Skrze. Dobra, to najpierw może. Musimy im pokazać, czym jest siła. Poprowadzimy Mory ku nowej przyszłości. Teraz czas, abyś zmierzył się z mistrzem. Wiem, że na pewno tego chcesz. Mam nadzieję, że szybko to zakończy. Jeśli Mora sprawia drud, to jej przywal. I nie zapomnij. Drud. Ty weź wyjdź, bo my tu walczymy. To ją zabij. Mory to słabe uszy. Naprawdę myślisz, że musimy im pokazać, czym jest siła. Ej, ludzie! Walka! Hej, uważaj! Kurwa, nie uważaj, tylko wyjdź z areny, człowieku. The fuck, man. Mora, walka! Tak. Nie mam leczenia. Czekaj, napiję się. Chociaż tego. Jeszcze jakieś jaja ścierwojada mogę szybko opierdolić. To będzie musiało wystarczyć. Wow. Wow. Pokazałeś mu. Mother bitch. Kurde, ja już zrobiłem zamówienie, listę rzeczy, które chcę zjeść, jak przyjadę na urlop we wrześniu do Polski. Gulasz jest, z kopytkami. I nie zapomnij jej obrabować. Jeśli Mora sprawia kłopoty, to ją zabij. Mory to słabe uszy. Musimy jej... Ale słabiutko. Dobra robota. Gulasz z kopytkami sobie zamówiłem, bigos z ziemniaczkami, pire, że w domu rodzinnym ma być dla mnie zrobione, jak przyjadę na urlop. Żurek. I nie zapomnij jej obrabować. Knedle ze śliwkami. Naprawdę myślisz, że możesz mnie pokonać? Nie wiem w sumie, czy mogę cię pokonać, bo kurde, strasznie mi cienko idzie. Trzymaj się, Majerdom, dzięki, że wpadłeś. Mam trochę pecha w tej walce. Dobra robota. Jak Joe wygra tą walkę, widzę go jak stoi na czele orka i pluje na niego, mówiąc, trzeba było nie uderzyć w szczepionkę. Wszędzie, tylko nie w szczepionkę. Dobrze mówisz, to jakieś... Dobra, teraz. Naprawdę myślisz, że możesz mnie pokonać? Ale chyba nie jednak. No trafiaj go tym, kurde, ciachnięciem, tym parówką.
Mamy za szklankę tak. Kupiłem sobie nowe szklanki. Wrzuciłem lód do jednej i pękła. Sprawia kłopoty, to jej przywal. I nie zapomnij jej. Dobra, to może tak. No dostałeś, kurwa. Nie ma oszukiwania. Strasznie dużo go trzeba bić. No. Drew the dude. Oła. Drew the dude. No, kurde, dostałeś. Fucking shit. Tymczasem w Silden żona Antona pije kompot z kupcami z karawany z Gelder. I to wszystko kręcą. Anton, ty nieudaczniku. Ja opierdolę, ja już cierwojada, nie wiem czy to coś zmieni w naszej małej potyczce. Chyba nie. Próbować dalej czy nie? Anton może lubi takie rzeczy, kurde, po prostu. Jak jego żona pije kompot z innymi. Ja bym nie wytrzymał tego. Ostatni raz próbuję go załatwić. Bo to już zakrawa na komedię. Jakbym trafiał może tym ćknięciem śmiesznym. Piękny cios. Dobra, nie udało mi się. Dobra robota! Fuck you, man. Nie po to tu przyszedłem. Zmień ten sweteren na tym bezim na lepszy. No chyba tak. Wrócę tutaj jak ubiorę coś lepszego. I nie zapomnij jej obrabować. Zapamiętam cię. Zapamiętam cię, sukien synu. Musimy im pokazać, czym jest siła. Stać ani kroku dalej. Zostaw tego człowieka, orku. Jest ważny dla mojej misji. To szpieg. Należy do nas. Nie chcę walki. Ale ten człowiek jest mi potrzebny do misji, która przyniesie korzyści nam wszystkim, tak ludziom, jak i orkom. Co? Po prostu oddajcie mi tego człowieka. Sztuka przekonywania. I nic poza złotem nie skłoni mnie do ich złamania. Mów głośniej, żeby nikt nie słyszał. Ta walka długo nie potrwa. Coś nie wchodzą te kurde ukucia. Hej ludzie, walka! Może chodzi o długość miecza w zasadzie, nie? Po prostu. No ten koleś to jest kurde słaby, nie? I co już? Co jest? Inok na ciebie czeka. Chodź za mną. Chwała Innosowi. Dziękuję panu. I tak się odbija szpiega, nie? I wszyscy dookoła mają wyjebane w zasadzie. Chodziło tylko o to, że strażnik tutaj miał jakąś misję. I każdy w ogóle ma wyjebane na to, że przytyp naklepał strażnika, zabrał jakiegoś gościa. Nikt się nawet tym nie przejmie raczej. Tutaj.
Z rozpruwaczem się biją. Którędyż prędzej do tędy chyba. Bez ninja, kurde. Ale no nie mogę zdzierżyć jego tutaj, tych jego tekstów. I tej kurwa zajebistej optymalizacji, że spadłem z mostu prawie przez nią.